Cześć, nazywam się Albert Jerzy Wierzbicki. Od 2 lat zajmuję się Białorusią naukowo i zawodowo. Jestem białoruskim filologiem, współpracuję bardzo często z organizacjami z Białorusi. Mam tam masę znajomych, którzy działają w przeróżnych sektorach. Jeździłem przynajmniej do tego kraju bardzo często i wiem na ten temat, uważam bardzo wiele i mam sporo do powiedzenia. W przeciwieństwie do wielu nagle wyrośniętych, nie wiadomo skąd, specjalistów na temat polityki, geopolityki wschodniej, tak naprawdę takich kanapowych ekspertów, którzy nagle zaczęli tworzyć jakieś nie wiadomo skąd wzięte i jak wytworzone w ich głowach wywody na temat tego, jaka będzie przyszłość Białorusi. To, co się teraz dzieje w kraju za naszą wschodnią granicą, naprawdę bliskim nam kraju, o którym wiemy bardzo mało, to jest wydarzenie historyczne. To jest moment, w którym w Europie możemy mieć tak naprawdę ostatniego dyktatora, który pójdzie na wakacje, który przestanie rządzić krajem, i jest to naprawdę bardzo ważne wydarzenie i strasznie mnie irytuje to, gdy czytam, gdy słyszę, że jacyś samozwańczy analitycy i eksperci mówią o tym, że Aleksandr Łukaszenka jest jedyną gwarancją suwerenności Białorusi. Tak nie jest. I też jeszcze bardziej, co mnie irytuje, bo z tym możemy się sprzeczać, jeszcze bardziej mnie irytuje to, że to, co się teraz dzieje na Białorusi, to wszystko jest opłacane przez jakieś zachodnie konsorcja, firmy, przez Billa Gatesa, George'a Sorosa i tak dalej. Nie wiem, czy muszę to komentować. Wydaje mi się, że ludzie, którzy wierzą w takie pierdoły, w takie idiotyzmy, sami już się nigdy nie przekonają do niczego innego, bo świat w ich główce został poukładany już bardzo ładnie i wszystko, co się złego dzieje na świecie, wszystko, co gdzieś tam burzy zastany porządek, to jest spisek na pewno zorganizowany przez George'a Sorosa. Jak coś mi za to Soros nie płaci, ja zarabiam z YouTube'a około 60 zł na miesiąc, czyli to są bardzo małe pieniądze i żadnych dodatkowych pieniędzy z tego nie biorę, wszystko robię z własnej woli. Także jeszcze jest coś takiego jak własna chęć robienia rzeczy i ja właśnie to robię w ten sposób. Nikt mnie nie opłaca, jak coś. Chociaż i tak pewnie nie uwierzycie, bo powiecie, że mówię to po to, żeby gdzieś tam się usprawiedliwić. Nieważne, wracając do tego, na Białorusi co idzie w tym momencie, to jest walka narodu o własne prawa, o podstawowe prawa, które my w Polsce już mamy od 30 lat tak naprawdę, prawo do wolności słowa, prawo do wolności wyboru przede wszystkim i prawo do tego, żeby się w swoim kraju czuć jak u siebie. Prawo do tego, żeby nie czuć zagrożenia tego, że jak wyjdę na ulicę, zostanę pobity przez zwierzęta z organizacji zwanej OMON, czyli białoruskiego odpowiednika polskiego ZOMO. Żebym nie bał się wyjść, powiedzieć, co myślę o tym, co się odbyło w kraju, żeby później nie zostać wziętym do aresztu i być tam katowanym przez 3, 5 czy 20 dni. To jest to, co dzieje się w tym momencie 200 km od Warszawy, na Białorusi. W tym momencie ludzie w aresztach śledczych na Białorusi są katowani i bici przez pracowników tych organów i to wszystko się dzieje bez żadnych wyroków sądowych. Wczoraj w nocy, ja też wiem, że ten filmik może mieć pewną, no jakby sytuacja jest na tyle napięta, że w momencie nagrywania do momentu jego publikacji wiele rzeczy się może zmienić. Ale wczoraj w nocy z czwartku na piątek wypuszczono tysiące ludzi z aresztów śledczych po całej Białorusi. Ludzie mają okropne rany, opowiadali okropne rzeczy o tym, co tam się działo. Byli wsadzani do celi, do komórek dla 20 osób w 60, bez dostępu do toalety, bardzo rzadko dawano im jedzenie. To wszystko dzieje się tuż za naszą wschodnią granicą. Jest XXI wiek, ja wam przypominam, to nie jest II wojna światowa, to nie są areszty gestapo na Szucha czy na Pawiaku. To są rzeczy, które dzieją się w 2020 roku w Mińsku, który znajduje się nie tak wcale daleko od polskiej granicy. I dzisiaj ludzie, którzy mówią o tym, że to wszystko, co się dzieje, że ci Białorusini są głupi, że oni wychodzą na ulicę, że oni protestują, ponieważ nagle albo, są dwie wersje, albo przyjdzie do nich Rosja i weźmie ich Rosja i Rosjanie będą robić im jeszcze gorsze rzeczy, albo rząd światowy zainstaluje tam swoje komórki i nagle będzie ostatni bastion w Europie padnie i Europa już będzie do końca lewacka, gejowska i soroszowska i jeszcze jakaś tam. To jest naprawdę bardzo chamskie i bardzo egoistyczne podejście.
ludzie, którzy w tym momencie biją się o swoją wolność, wychodząc w pokojowych protestach, w pokojowych łańcuchach Solidarności, pracownicy fabryk, którzy w tym momencie, kiedy to nagrywam, pracownicy Mińskiej Fabryki Traktorów MTZ idą na Plac Niezależności, na główny plac Mińska pod tak zwany dom rządu, domagać się rozmowy, domagać się negocjacji i domagać się ponownych wyborów, przezroczystych wyborów z sprawiedliwym przeliczeniem głosów, idą pod ten dom rządu właśnie porozmawiać z merem miasta i też domagać się od ministrów, od wysokich rangą przedstawicieli władzy reakcji na to, co się dzieje w kraju. To są zwykli ludzie, to nie są agenci Sorosza. To nie są ludzie, którzy chcą gdzieś tam tą Białoruś wywalić do końca, do góry nogami. To są ludzie, którzy chcą żyć normalnie, którzy chcą przyszłości dla swoich dzieci. Oni jeżdżą na zachód, oni jeżdżą do Polski nawet. Nawet jeśli ktoś mi zaraz to skomentuje, że no w Polsce dzieje się to i to. Ja wiem, co się dzieje w Polsce. Dzisiaj rozmawiamy o Białorusi. Dzisiaj na Białorusi prowadzi się prawdziwa walka i walka, która nie może być w pewnym stopniu przegrana. To jest ostatnia szansa dla Białorusi, żeby tę sytuację zmienić, żeby Białoruś nie stała się, nie była ciągle takim skansenem, jakim jest. I proszę was, jeśli komukolwiek przemówi do rozumu to wideo, które teraz widzicie, przestańcie szerzyć takie brednie. Przestańcie mówić o tym, że jeśli Łukaszenka się od tej władzy odrzuci, że jeśli go gdzieś tam wykopią, to Białoruś stanie się nagle dodatkowym obwodem czy dodatkową republiką w ramach Federacji Rosyjskiej. Przestańcie, proszę was, mówić o tym, że w tym momencie na Białorusi, nie wiem, instaluje się agentura Zachodu, instaluje się agentura Billa Gatesa, tych ludzi od szczepionek i innych złych rzeczy, chemtrailsów, którzy chcą zniszczyć nasz świat. Ci ludzie, którzy tam wychodzą, oni chcą przede wszystkim swobody słowa, chcą być, czuć się bezpieczni, patrząc, widząc policjanta na ulicy. Chcą też móc wybrać swoich przedstawicieli do Sejmu, do Senatu, swoich burmistrzów, ludzi do rad miejskich. To w tym momencie Białorusini mają zupełnie odcięte i przede wszystkim chcą wybrać prezydenta. I z tego, co widać, chcą wybrać nowego prezydenta, ponieważ ten, który tam jest, ten człowiek, który jest przestępcą, rządzi przez 26 lat, stworzył tak okropny system, który na szczęście, i to widać coraz bardziej w tym momencie, że on coraz bardziej się wali, że to był domek z papieru, który jak poszła jedna część, jak poszły wszystkie fabryki, to zaczynają odchodzić też policjanci, zaczynają odchodzić służby wywiadowcze, zaczynają odchodzić ludzie związani z rządem. Także na szczęście wszystko idzie ku dobremu, ale bronienie Łukaszenki, bronienie tego całego systemu jest w moim przekonaniu ogromnym błędem i naprawdę świadczy bardzo mocno o niewiedzy i o ignorancji na temat tego, co dzieje się na Białorusi. Co więcej, chciałem powiedzieć wam tak, jeśli interesujecie się tym, co dzieje się na Białorusi, albo nie interesujecie się, ale chcecie się dowiedzieć więcej, w opisie dam wam link do stronki, którą prowadzę, na której na bieżąco informuję na temat tego, co dzieje się na Białorusi. Codziennie 24/7 informacja o tym, jak wyglądają protesty, co się dzieje, które fabryki strajkują, rzetelna informacja z rzetelnych źródeł. Też zapraszam was, jeśli to jest dla was nowa rzecz na temat wyborów, chociaż stawiam, że od jakiegoś czasu już słyszycie co nieco, a ostatnio nagrałem filmik na temat tego, co się działo przed wyborami na Białorusi i to też jest niesamowicie poruszająca sprawa. Także prosiłbym was wszystkich, my Polacy, ludzie, którzy przeszliśmy przez lata 80., ja osobiście nie, ale moi rodzice, moi dziadkowie w latach 80. bili się o swoją wolność. Na Białorusi w tym momencie odbywa się zupełnie to samo. Strajki, które się teraz odbywają w MTZ, strajki, które się odbywają w Grodno Azocie, w Naftanie, w innych firmach państwowych białoruskich, które są filarem tej władzy, to jest zupełnie to samo, co się działo w Polsce, w Radomiu, w Poznaniu, w Gdańsku. To jest zupełnie to samo. Dzisiaj jedyne to, co mają Białorusini, to czego my nie mieliśmy w latach 80., to jest to, że oni mają internet. Dzięki internetowi ci ludzie o wiele szybciej dowiedzieli się o bandystwach, o zwierzęcych zachowaniach ZOMO i milicji. I dzięki temu te protesty mogą nie trwać tak jak u nas kilka lat czy kilkanaście lat. Tam one mogą się skończyć w kilka tygodni. I miejmy nadzieję, że następnym razem, jeśli będę do was mówił, to też będę mógł wam powiedzieć, że Białoruś jest wolna i Białoruś wybrała i Białoruś chce być niezależna i wreszcie chce być suwerenna, a nie niezależna od jednego schizofrenika, który
który od 26 lat rządzi i trzyma wszystkich rzekomo swoją żelazną ręką, ale żelazną ręką, która już zardzewiała. Także prosiłbym was wszystkich o trzymanie kciuków za naród białoruski, o to, żeby udało im się zwyciężyć w tej walce. Wrzucę wam też w opisie zbiórkę funduszy dla ludzi, którzy zostali zatrzymani, którzy potrzebują pomocy medycznej, potrzebują pomocy prawnej i potrzebują też bardzo często pomocy psychologicznej po tym, co przeszli w aresztach śledczych w ostatnich dniach. I nie tylko, zbiórka jest międzynarodowa, jest sprawdzona i zbiórka naprawdę pomaga tym ludziom, ponieważ oni sami w tym momencie biją się, w tym momencie protestują przeciwko arogancji, przeciwko złej władzy, która na tej Białorusi jest. Dziękuję wam, przepraszam za to emocyjne, znaczy przepraszam, tak naprawdę nie przepraszam, ale przepraszam, że może było trochę chaotycznie, że może to nie jest pocięte, bo nie zamierzam tego zupełnie ciąć, żeby nie było tam żadnych manipulacji, żeby nikt mnie nie zarzucał. To wszystko, co tu powiedziałem, to idzie bezpośrednio ode mnie, od człowieka, który się zna na sytuacji, od człowieka, który bywał tam, który ma masę znajomych z Białorusi i którzy mi mówią, co się dzieje. I nie jestem opłacany przez żadne rządy światowe, nie jestem opłacany przez Gatesa, przez Sorosa, przez Unię Europejską i inne tam organizacje. Nie jestem też opłacany przez Kreml, jeśli ktoś na przykład stwierdzi, że mówię teraz tak tylko po to, żeby wesprzeć rosyjską inwazję na Białoruś. Nie. Jestem człowiekiem, któremu na sercu leży wolność i dobro wszystkich ludzi w sąsiadującym z nami kraju, tak jak leży mi na sercu też wolność ludzi w Polsce i miejmy nadzieję, że my nigdy już w Polsce, tak po tym, co się wydarzyło u nas w latach 80., nie będziemy musieli przechodzić tego, co teraz przechodzą na Białorusi. To jest ogromna szansa dla tego narodu, który zawsze był pokojowym, który jest bardzo konformistyczny, ale w tym momencie widać, że ten konformizm się skończył, że 26 lat, wcześniejsze jeszcze lata Związku Radzieckiego czy Imperium Rosyjskiego, to jest wystarczająco dlatego, żeby ten naród wstał i w końcu powiedział, że chcemy wolnych wyborów, chcemy uwolnienia więźniów politycznych i chcemy zaprzestania przemocy i agresji pracowników służb siłowych. Tylko tyle. Ci ludzie nie chcą więcej. Ci ludzie chcą żyć w spokoju, chcą swoim dzieciom dać przyszłość, edukację, możliwość wyjazdu za granicę bez żadnych idiotycznych ograniczeń ze strony działającego tam jeszcze systemu łukaszenkowskiego. Dziękuję wam serdecznie za ten filmik. Mam nadzieję, że jeśli wam się spodobało, to podzielicie się ze swoimi znajomymi, którzy może jeszcze nie do końca ogarniają sytuację na Białorusi. No i że właśnie niedługo spotkamy się w niezależnej i swobodnej i wolnej Białorusi. Cześć!